pora na podsumowanie drugiej połowy wizyty w Muzeum Narodowym. Druga połowa nie okazała się nudniejsza. Do mojego szkicownika trafiły nowe pomysły, które trafiły dzięki tej wizycie. Jeszcze muszę niektóre dopracować, ale jest tego sporo. No, nie. Raczej nie mało. Ale inne obrazy nawet zainspirowały mnie do pewnych wątków filmowych. To lista tylko obrazów Matejko. Mam jeszcze pomysły z wystawy inspirowanego miastem Wilda i jeszcze wystawa Polska 20. Wystawa polskiej sztuki przełom XX-XXI wieku. Miasta Wildo znalazłem mieszankę prac autorstwa malarzy i artystów polskich i niemieckich. Niektóre są współczesne, niektóre takie starsze, tam są też gazety i oglądało się to świetnie. Czy jakieś mam wnioski z tego? Po prostu oglądałem i wiem, że można się zainspirować sztuką. A tak mówię, bo nie same obrazy, ale i technika niektórych podrzuciła mi pomysły, jak zrobić film. Co do tej drugiej wystawy, a raczej ostatniej, która była na samym górze, na ostatnim piętrze, która jest stała, jest tam mieszanka współczesności, odrobinkę przeszłości i bardzo tradycyjności, która jest na wejściu. Świetne obrazy. Ciekawe, że najlepsze dają właśnie przed drzwiami wejściowymi. Co można tam powiedzieć? Może po prostu nie będę spoilerował, no ale zaklepcie tam sobie półtorej godziny przynajmniej na zwiedzanie tego piętra. Nie, tam są dwie sale, nawiasem mówiąc, do drugiej. Nie spoilerować zwykle nie powinienem, ale zaplanowałem sobie dziś rano już, gdzie pójdę. Jutro wybieram się do Muzeum Czartoryskich. Słyszałem, że to ponoć najbardziej znany klan polski, który chyba zdaje się wymarł. Jestem ciekaw, czy to prawda. Widziałem już pewien YouTube'owy reportaż, ale niestety nie pamiętam go za dobrze. Takie rzeczy zwykle wchodzą mi łatwiej, ale może... A. Nie słuchałem uważnie albo dość uważnie. I B. Był troszeczkę amatorski, po prostu streszczeniowy, przez co nie dało się wszystkiego wyłapać. No cóż, zobaczymy, czego nauczy się z samego muzeum.